Powiem wam jeszcze o czymś nowym. Wymyśliliśmy coś takiego jak Invest Meeting. Wiemy, że jakby dużą wartością są tego typu spotkania i tego typu konferencje i tego typu imprezy. Dlatego już chodziło mi to po głowie od dawna i postanowiłem jakby zintegrować jeszcze bardziej was jako absolwentów moich, fliperów i ten rynek, żeby jeszcze bardziej ze sobą połączyć. Wiem, że nie każdy jest w stanie wsiąść w samochód, przylecieć, przyjechać do Lublina czy do Warszawy, więc chciałbym, żebyśmy stworzyli w każdym większym mieście takie spotkania, które będą wyglądały podobnie jak to. Czyli będzie jakaś prelekcja, będzie networking, tylko będą spotkania bardziej o charakterze takim wieczornym, typu 18, 21 w lokalnych miastach. I chciałem wam o tym chwilę powiedzieć, bo coś takiego przygotowałem i to się już zacznie we wrześniu. To będą takie symboliczne opłaty rzędu tam kilkadziesiąt złotych za wejście, po to, żeby pokryć pewne koszty. Natomiast zależy mi na tym, żebyście się jeszcze bardziej zintegrowali, żebyście się wymienili wiedzą. I teraz to jest miejsce, gdzie jakby każdy tam będzie rozumiał to, co robicie. To nie będzie jakaś biznesowa konferencja, w której każdy robi co innego. To będzie konferencja, w której się zajmuje ktoś albo flippingiem, albo deweloperką, albo najmem, albo wszystkim tym, co się wiąże z nieruchomościami, tak? Albo z inwestycjami. Tam nie będzie mowy o giełdzie, papierach wartościowych i tak dalej, tylko o tym, co was interesuje. Tam będzie kapitał, tam będą ludzie z pomysłami, tam będą ludzie z biznesami, tam będą ludzie z ofertami. Więc warto tam być, bo bariera wejścia jest minimalna, a będzie bardzo duża wartość. Czy ja tam będę jeździł? Na początku mogę się pojawić. Docelowo jakby jest Paulina, która się zajmuje tym projektem, ona będzie to koordynowała i zależy mi na tym, żebyście wy jako społeczność, jako moi absolwenci wsparli mnie w tym, czyli pomogli to, czy trochę zorganizować, czy po prostu byli tam i jakoś nas wspierali, bo to jest też dla was, żebyście mogli rozwijać się, poznawać nowych ludzi, bo widzę, że już tu się nawiązało przyjaźnie od ilości tam miesięcy, z sobą się spotykacie poza mną, więc cieszę się z tego bardzo. I to będzie, na początku zaczynamy w 7 miastach, stawiamy na rozwój, na rozwojowe prelekcje, na merytoryczne, ale też inspirujące i na możliwości robienia biznesu. Także to jest moim celem i każda osoba, która akurat na pierwszej, będziemy starali się wam dać jakieś gifty, każda osoba, która będzie na pierwszym spotkaniu tego Invest Meetingu, dostanie trening terenowy, czyli taki jakby zeszyt, który trzeba wdrożyć, jeżeli chodzi o robienie flipów, tak? I to są terminy najbliższych spotkań. Warszawa jest najwcześniej, bo jest 19. Łódź jest 23. Katowice 29. Wrocław 28. Poznań 22. Taki mastermind to będzie taka grupa ograniczona kilkudziesięciu osób. To tam nie będzie, tak dzisiaj was jest trochę mało i dużo z jednej strony. To nie będzie też 10 osób. Bo to by było za mała korzyść z tego. Więc to będą osoby, które się tym zajmują, które się w tym odnajdują. Nie wszystkie sobie będą po moich szkoleniach. To mogą być osoby, które robią to, nie były na moim szkoleniu, były u kogoś innego, albo robią to same, albo chcą to robić. Więc to będą różne osoby zainteresowane. Natomiast możecie być pewni, że merytoryka będzie i będzie wartość tam.